Za moimi plecami, proszę Państwa, centrum dowodzenia restauracji włoska, restauracji, która no, nie tylko jest włoska, ale i tak się nazywa włoska właśnie. Mieści się w Krakowie przy ulicy Sukienniczej 8. Tam właśnie powstają pizze za moimi plecami, ale ja dzisiaj przyszedłem tutaj na makaron. W roli głównej w tym odcinku wystąpi Długi Makaron i odpowiem na pytanie, jak sobie z taką carbonarą na przykład poradzić. Proszę Państwa, ta dyskusja chyba nigdy się nie skończy, bo też nigdy nie znajdziemy odpowiedzi, która będzie równo satysfakcjonowała wszystkich. Odpowiedzi na pytanie, czy makaron spaghetti jeść samym widelcem, tak jak robią to Włosi. I oto nabierać właśnie kilka nitek makaronu i opierając go o brzeg talerza, radzić sobie z tym właśnie w ten sposób. Można go właśnie odrobinę podciągać aż do osiągnięcia właściwego efektu. I już poradzilibyśmy sobie. Czy, proszę Państwa, w wersji bezpieczniejszej pomagać sobie łyżką? A zatem łyżkę trzymamy w lewym ręku i na łyżkę, proszę Państwa, nakładamy odrobinę makaronu, zwijamy go przy pomocy widelca. Możemy sobie pomagać właśnie w ten sposób, podciągając go co nieco od czasu do czasu i zjadamy. Proszę pamiętać, że zjadamy makaron przy użyciu widelca, nie z łyżki, jak czasem to się spotyka. W ten sposób poradzą sobie Państwo z tym daniem w sposób łatwy, bezpieczny, wygodny, no, a przede wszystkim to będzie bardzo estetyczne. Thank you.